2019 to nie tylko 20-lecie powstania szkoły, ale 30-lecie od przemian 1989 roku, to myślę, że jednym z większych sukcesów, ich było oczywiście wiele, ale jak je odnieśliśmy, to ta wielka eksplozja skolaryzacji młodych ludzi na poziomie akademickim. Prawda? Ja sam pamiętam, jak moi rodzice opowiadali, że jak oni studiowali, to byli w gronie 5% społeczeństwa, które w tamtym czasie studiowało. Prawda? I pamiętam jeszcze, do mojej mamy się zwracano pani magister, tak? Bo to było coś niezwykłego. I jednak te 30-lecie, jak dokonujemy powoli bilansu, to właśnie okres powszechności, z ogromnego zwiększenia szansy dostępu do studiów wyższych dla wielu nowych osób, też dla wielu młodych ludzi z rodzin bez tradycji inteligencji. To jest wielka szansa i wielki kapitał. I myślę, że sieci państwowych wyższych szkół zawodowych z tą uczelnią, no oczywiście, która jest z racji swojego zaangażowania bliska, jest kluczem do tego sukcesu. Z kluczem do tego sukcesu właśnie rozmawialiśmy z panem prezydentem, że to też była bardzo ciekawa myśl, żeby powołać całą sieć i przybliżyć początkowo stricte, prawda, wyższą szkołę zawodową. Taka była koncepcja, a teraz już tak naprawdę małe uniwersytet, nie bójmy się tego słowa. I w związku z tym sformułowaniem mały uniwersytet, to oczywiście chciałbym, żeby oprócz wiedzy jednak, wiem, że wielu z państwa to robi tutaj na tej uczelni, ale podkreślmy to, bo to powinno dzisiaj wybrzmieć, żeby ten etos inteligencki, często dla wielu nowy, to znaczy współodpowiedzialności za innych, współodpowiedzialności za to, co nas otacza. To znaczy tego, że więcej otrzymałem, więc muszę brać odpowiedzialność za innych, którzy tego nie otrzymali, żeby to młodym ludziom przekazywać. Wiem, że to jest i życzę, żeby przez te następne dziesięciolecia ta myśl inteligencka była tutaj cały czas obecna. Bardzo dziękuję.